Mamy zająć się obiektami, więc zamienimy napis na obiekt. Obiekt robimy pisząc klamerki. Gdy zajrzymy do przeglądarki i zobaczymy zmienną troll, to widać, że teraz jest ona obiektem. Ma jakąś złożoną strukturę. Teraz przypiszmy do kilku z jej pól jakieś wartości. Na przykład troll imię, wymyślmy jakieś imię, Trollosław, Trollosław, ok. I zobaczmy, co zawiera nasza zmienna. Posiada pole imię, które ma wartość Trollosław. Obiekty po kropce mogą posiadać dodatkowe pola, tak jak są takimi złożonymi zmiennymi. Mogą zawierać dużo etykiet i dużo wartości. My będziemy pisać po angielsku. Zamiast imię nick, zamiast wiek age. I przypiszmy Trollosławowi trochę więcej właściwości. Trollosław będzie naszym zwierzątkiem. Będziemy je hodować w konsoli. Jak każdy troll powinien mieć jakąś dumę, powinien mieć energię, bo troll nie troluje cały dzień, musi się dobrze wyspać. Gdy ustalimy mu już dość dużo atrybutów, to możemy zajrzeć do przeglądarki i zobaczyć, jak to wygląda. Czy jeszcze coś dodać? Chyba wystarczy. Dobra. Przepisz ten kod, który do tej pory stworzyliśmy i zobacz, jak wygląda w przeglądarce. Powinieneś dostać coś bardzo, bardzo podobnego. No. To do roboty.